Pizu Ugonoch jest z nami, witaj. Witam, witam. Jesteśmy po konferencji prasowej promującą galę na Stadionie Narodowym, gdzie zmierzysz się z Fredem Kassim. Izu, jak przygotowania, jak oceniasz rywala i w ogóle co u Ciebie? No to jeszcze raz witam. Przygotowania idą bardzo dobrze. W zasadzie dopiero od tego tygodnia można powiedzieć, że rozpocząłem taki bezpośredni kamp, bezpośrednie przygotowania do walki, ale już trenuję jakiś czas, już ponad miesiąc jestem w Warszawie, już z nowym trenerem zdążyliśmy się poznać i wygląda to fajnie, ja jestem zadowolony. Nie mogę powiedzieć, że uczę się zupełnie nowych rzeczy, choć tak też jest, ale poprawiam to, co już wcześniej też działało dobrze. Więc jakby no jestem zajarany, o tak powiem kolokwialnie. Jestem zajarany tym, jak obecnie sytuacja się układa. Warszawskie Centrum Atletyki to jest miejsce, w którym trenuję. Jest tam dużo dobrych zawodników walczących czy zawodowo, czy amatorsko. Jeżeli chodzi o MMA, to w tym momencie tam WCA jest chyba najlepsza ekipa w Polsce, ale jeżeli chodzi o boks zawodowy, to naprawdę w tym momencie chyba też. Więc co tutaj dużo mówić. Niczego nie brakuje, wszystko jest tak, jak powinno być. Do Gdańska mam niedaleko, czyli mogę sobie na weekendziki wracać do domu, do rodziny, do przyjaciół, żeby też głowa troszeczkę odpoczęła psychicznie od tej ciężkiej pracy na co dzień. Wiesz, jak człowiek jest zajęty, to czas leci bardzo szybko. Tak? Zanim się obejrzymy, będziemy robili kolejne wywiady na chwilę przed walką. Będą konferencje, pojawi się mój przeciwnik, na którego już się przygotowuję. Będą face-offy. No, czas leci naprawdę szybko, więc ja na pewno zrobię wszystko w mojej mocy, żeby go dobrze wykorzystać. Nie? Do Kassiego za chwilę wrócimy. Ja jeszcze chciałem Cię podpytać o Twoją ostatnią walkę. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że tam uczysz się, wyciągasz wnioski, to już ja teraz dodaję. I jak to jest, czy wracasz do tej walki na YouTubie, czy oglądasz? I bo wiesz, rewanż wydaje mi się całkiem możliwy za jakiś czas. Czy generalnie, wiesz, rozegrałbyś to w tej chwili już chyba zupełnie inaczej? Unikałbyś tej wojny? Tak. Unikałbym tej wojny, bo jakby, no wiesz, no gościu był, ja ważyłem 104 kilo na tej walce, a gościu ważył ponad 120 kilogramów, tak? I jakby, no, natury nie oszukasz. A ja jakby troszeczkę chciałem przeskoczyć niektóre rzeczy. Pomimo tego, że mam uderzenie, ale więcej mnie energii kosztowało, żeby przewrócić kogoś, kto jest takim słoniem wielkim. I mógłbym bazować na innych rzeczach. Mógłbym bazować na szybkości, poruszanie się na nogach, więc taktyka na tą walkę byłaby zupełnie inna. Ja nie uważam, że nie mogłoby być tak, że wygrałbym przed czasem, tak? Tylko fajnie by było, żebym poczekał trochę dłużej, poboksował dłużej, a później dopiero przeprowadzał te szybkie ataki, ciosy na korpus i tak dalej. Więc jakby, wiesz, ale to są wszystkie rzeczy, które ja już wiedziałem już po walce. Jak już schodziłem z ringu, to wiedziałem, że... Dałeś sobie sprawy. Tak, to wiedziałem, że po prostu nie tędy poszedłem, którędy winienem iść. I to jest wszystko. Wiadomo, wiele razy wracałem do tego, spotykam się właśnie z ludźmi i mówią... Temat tej walki. Ja do dzisiaj nie mogę przeboleć tego twojego... Przecież on był na widelcu już. Tak. Ja byłem w ringu, ja byłem naprzeciwko niego i widziałem, jak mu wszystko po prostu na twarzy puchnie, tak? Ten zawodnik powiedział po walce, co jest prawdą, że w życiu nie został uderzony tak wieloma mocnymi uderzeniami. I to się skumulowało wszystko, no mówię, w 3 rundy. Ja też nie zostałem uderzony tak wieloma mocnymi ciosami. Po prostu czysto. Tak, i to wszystko się skumulowało... No dużo, dużo prostych błędów. No mówię, gdybym przegrał tylko i wyłącznie dlatego, że byłem słabszy, że byłem gorszy, to by było co innego, ale ja na przykład się nie czuję gorszym zawodnikiem. Wiem, że po prostu zabrakło mi tej chłodnej głowy, że poszedłem na wojnę, nie było kalkulacji. Kibice lubią to oglądać i ja to rozumiem, ale ostatecznie w sporcie liczy się wygrywanie. Liczą się emocje, ale liczy się też zwycięstwo i jednak... No to doświadczenie, którego nie miałem wtedy, to mam je teraz i na pewno je wykorzystam. Takie mam wrażenie, że tobie i kibicom należy się ten rewanż.
Niewątpliwie, wiesz, my już mówiliśmy o rewanżu w zasadzie przed tym, jak mnie tam kontuzje zaczęły dopadać i musiałem się na nich skupić. Też od razu po walce jakby mój trener mówił, że jakby Dominik na pewno nie będzie chciał rewanżu. Dlaczego? Dlatego, że ma lepsze perspektywy, tak? Jeżeli nie będzie miał lepszej perspektywy, no to wtedy można mówić o czymś takim. Wiesz co, pobił Molinę w listopadzie tamtego roku i tak naprawdę nie przewija się jakoś jego nazwisko specjalnie, z kim mógłby to walczyć lub nie. Ty jakbyś teraz wrócił zwycięsko z Kasim, czemu nie? No takie zestawienie chyba i o ile by się zgadzało wszystko, kasa i tak dalej, myślę, że da się go zwabić chyba. Wiesz co, mi się wydaje, że po walce z Kasim jeszcze bym stoczył jeszcze jedną walkę, na przykład z jakimś wyższym zawodnikiem przede wszystkim, i wtedy można myśleć o takiej walce, tak? Zostawiamy temat Brazila na razie. Kasi, śliski zawodnik, chyba nie jest taką siłą ciosu jak Brazil. Niemniej bardzo... Na pewno, wiesz, nie chcę mówić, że na pewno, ale tak mi się wydaje. Ale śliski i raczej taki, z którym trzeba być cały czas w ogóle uważny, bo nie wiadomo, co zrobi. Tak, dlatego ja uważam, że Kasi jest, mówię, on nie jest najlepszym zawodnikiem na świecie, ale jest niewygodny, a jak ktoś jest niewygodny, to jest trudny, tak? Może być lepszym zawodnikiem, przychodzi ktoś, kto jest niewygodny i najzwyczajniej w świecie nie masz się jak do niego dobrać, dlatego że to jest zawodnik, który działa, znaczy walczy na bazie takiego instynktu i to też jakby... To też wygląda w ten sposób, że on sam do końca nie wie, wiesz, co on zrobi w walce, tak? Nie jest zawodnik, który wychodzi z jakimś niesamowitym game planem. Więc ja będę musiał wziąć to wszystko pod uwagę. Przygotowując się też będę musiał, że tak powiem, mieć jakiś swój game plan, który będzie mógł się zmienić. W walce Tomka Adamka z Kasim doszło do jakiegoś tam, nie wiem, zderzenia. Zaczęła się lać krew do oka. Kasi zrobił kilka zrywów i nagle ta, wiesz, ta walka się stała taka, wiesz... Nie tak oczywiste, kto wygrywał tam. Nie tak. Więc i to jest właśnie boks. I to jest właśnie boks. Ja mogę sobie trochę mówić, co chcę i wielu może mówić, że Kasi to, wiesz, to jest słaby rywal. To nie jest słaby rywal. Nie jest słaby rywal. To nie jest słaby gościu, więc ja go w żaden sposób nie lekceważę. To nie jest tak, że ja sobie po prostu wyjdę do ringu i on się przewróci przede mną. To nie jest gościu, który wchodzi w otwarte wymiany, ale to jest gościu, który szuka bezpieczeństwa. On sobie krzywdy na pewno nie będzie chciał dać zrobić w tej walce. Jak zwęszy, że ma jakąś tam swoją szansę, to dopiero wtedy będzie atakował, potrafi to robić, zmienia pozycję, jest niewygodny. No a moim zadaniem będzie to, żeby on żadnej szansy nie zwęszył i żeby jednak ta krzywda mu się stała. Widziałeś walkę Adamka z Kasim? Tak, byłem tam na żywo w Częstochowie. Wygrał według ciebie Adamek? Wygrał. Zdecydowanie wygrał Adamek, to co do tego nie ma wątpliwości, bo widziałem to z bliska. Chodzi tylko i wyłącznie o to, był świetnie przygotowany motorycznie, kondycyjnie, wiesz, w tym wieku naprawdę wywierał presję, tylko... No, to jest waga ciężka i można objechać kogoś, takiego zawodnika jak Kasiego, uważam, że trzeba go uderzyć mocno, tak żeby to poczuł i wtedy dopiero się zacznie chować. W przeciwnym razie to może być bardzo brzydka walka, którą możesz wygrać, a wszyscy dookoła się będą zastanawiać, czy rzeczywiście tak było. Izu, i na koniec Marcin Najman podczas konferencji powiedział, że według niego w polskiej wadze ciężkiej na topie jest Mariusz Wach. Zgadzasz się czy nie? Czy jest na topie? Że jest numerem jeden. Może jest numerem jeden, no, można zrobić sondę i każdy będzie miał swoją własną opinię. A Izu gdzie się stawia? No ja zawsze tutaj, na pierwszym. Dobra, czyli nie dowiem się, gdzie siebie widzisz w rankingu. Jestem tutaj właśnie. Dobra, okej. I niech tak pozostanie. Izu, dzięki za rozmowę. Życzymy powodzenia, no cóż, przygotowuj się i wygraj. Zapraszam na galę, do zobaczenia.